Prawie. Jeden za został, wyrzucam. Ale zrobiłeś to w jak ci mówiłem chyba. No. No, wcale nie jest trudny ten powiat. No. Wziąć to. No i enduro atak. Podciągnij sobie koło tu na siebie, zaraz ci spadnie tam koło. Patrz, łapisz tu za dupę, no. I robisz takie tor. Jeszcze raz. Cyk, cyk. Teraz jedziesz. Dzięki, Krzysiu. Wsunie motor. Napisz. Nie mam siły nawet się napić z bidonu. Napijesz się na wszystko. Stań z biedą,
Robisz takie coś? No, co strzelić? To się nazywa, jak byłem w Rumunii, taki Rumun zaczął tu jeździć, to się nazywa tiki-taki. Tiki-taki? Podjeżdżasz tutaj, jak już jesteś tutaj, masz napęd. Poczekaj chwilę. Lewą nogą. Poczekaj. I robisz sobie obrót na pustęgle. No motor się obraca. Pięknie, elegancko. I nie musisz potem na tych korzeniach walczyć. No. Tu na tą górkę to trzeba po prostu wziąć 3 litry wody w bidonie. Tylko na tą górkę. Następny bidon na szczycie. Żeby zjechać oczywiście. Narnia jest mega piękna. Chłopaki łochają. Rajderzy z Narni pomagają. I to jest vibe i fun ze sportu enduro. Naturalnie wyjazd się udał. Chyba nie ma takich wyjazdów, które się nie udają. No chyba, że kolanko, paluszek i główka, albo po prostu jakaś kontuzja. Chyba najlepsze podziękowania dla prowadzącego. Po tych pięknych terenach. No bo było naprawdę bardzo fajnie. Nie wszystkim się udało, bo tak jak mówię, no kontuzje też wracają. Mnie się udało w miarę pozbierać po półtorej rocznej przerwie i przestać, że tak powiem, trochę jęczeć. Choć nie było łatwo, trzeba było to przetrwać, po prostu zacisnąć zęby niesamowicie. Po prostu do tego stopnia zaczęły pękać zęby. To mówię przenośni. Nie będzie już 100% pełnej wartości ręki. No ale tak mówię, nie ma się co łamać, trzeba po prostu zapierdalać, ćwiczyć i tyle. Miłość do sportu jest silniejsza i trzeba o tym pamiętać. Dbać o zdrowie i wciąż je budować. Także jeszcze raz Enduro Attack, dziękujemy. No i na pewno tu wrócimy. Strasznie nam się podobało.